gość z innej bajki. A dziś naszym gościem będzie basista zespołu Infinitone, Michał Wilczyński. Jak zespół sam pisze o sobie, Infinitone to nieskończoność muzyczna, która jest odzwierciedleniem różnorodności charakterów i temperamentów ekipy. Tworzona muzyka to spójna mieszanka progresji i atmosferycznej elektroniki podpartej solidną metalową konstrukcją. I już za chwilę z jednym z elementów tej metalowej konstrukcji będziemy mieli przyjemność porozmawiać, a na początek utwór, który ich debiutancki album rozpoczyna. To była piosenka, w zasadzie utwór, Ebb, rozpoczynający płytę zespołu Infinitone, zatytułowany właśnie Ebb and Flow. A my będziemy mieli okazję za chwilę wypytać o wszystkie ciekawe ostki związane zarówno z płytą, jak i historią zespołu, Michała Wilczyńskiego, Wilku. Cześć, Michał. Cześć, witam was. Witam słuchaczy, pozdrawiam słuchaczy. Jesteśmy po raz pierwszy się widzimy radiowo, że tak powiem. Nie mieliśmy wcześniej okazji ze sobą rozmawiać. Poznajmy się zatem. Opowiedz proszę w skróconą wersję historii zespołu Infinitone, tak żebyśmy naświetlili na początek słuchaczom, z kim mamy do czynienia. Okej. Więc Infinitone pochodzi z Poznania.
nasz początek gdzieś tam datujemy na 2015 rok, ale to taki bardzo, bardzo, bardzo początek. Tak oficjalnie my pojawiliśmy się gdzieś tam w 2016 roku z jakimiś pierwszymi singlami, które jakby wyznaczyły troszeczkę tor dla tej muzyki, którą tutaj robimy. Mhm. No i co dalej? Mamy małe roszady w składzie. Jak to zwykle, no, rzadko się zdarza, żeby zespół się od razu powstał i był taki, jaki miał być do końca, nie? Zawsze coś tam się po drodze musi wydarzyć, doszlifować. No, i u was też tak było, rozumiem. No niestety tak, ale to tak życie pisze nam tutaj różne scenariusze, ciekawe, nieciekawe. Myślę, że nie jesteśmy, że tak powiem, jedynymi, którym się to przytrafiło. Myślę, że większość zespołów, że tak powiem, podobne historie, jeśli chodzi o skład i takie wyklarowanie się składu. No tak, to jest bardzo charakterystyczne. No. My chyba już jesteśmy właśnie na tym etapie, że mamy ten skład wyklarowany po wszystkich perypetiach. Mam nadzieję, że wytrwamy, że tak powiem. Ale od początku składu... od początku składu, bo można uznać, że ty jesteś założycielem zespołu, bo ty jesteś od początku składu i jeszcze jeden... Tak, zasadniczo to ja tą zarazę tutaj rozsiewałem, ale to nie jest tak, że ludzie nie byli przypadkowi, bo z gitarzystą Łukaszem, który był tak naprawdę też od początku... Mieliśmy jakąś tam przygodę też muzyczną po drodze. Troszeczkę działaliśmy w eterze, że tak powiem, w wyciszeniu, w takim bardzo undergroundzie. Takim głębokim undergroundzie, że nikt nas nie widział i nie słyszał. A później przyszła ta chęć taka, żeby jednak przekuć to gdzieś tam w jakieś takie żywe dźwięki i wyjść z tym do ludzi. Więc takie postanowienie było tutaj, żeby jednak zbudować zespół ludzki, bardzo ludzki i próbować robić taką muzę gdzieś tam dla ludzi. No. Kolejno dołączali do nas Chris na klawiszach, później doszedł do nas Dominik na bębnach, na końcu Misiak, nasz wokalista i tak, że tak powiem, zaczęła się nasza przygoda tutaj w osobowym składzie. Mhm. A powiedz mi, czy to Infinitone to jest wasz pierwszy zespół, że tak powiem, czy mieliście już wcześniej jakieś składy, grywaliście gdzieś? Tak naprawdę to każdy z nas miał tam jakąś, że tak powiem, przeszłość muzyczną, ale te składy nigdy nie były, że tak powiem, na tyle znane, czy gdzieś tam się przebiły, także to już jest historia. Mhm. Czyli nie ma co nazw wymieniać, bo... Jakieś tam doświadczenie każdy z nas miał, każdy z nas z tego coś tam wyciągnął, także i przyniósł tutaj do tego składu, także to też jakoś tam procentowało, to doświadczenie zgarnie. No dobrze, to mówisz rok 2015, to jest takie pierwsze narodziny, że tak powiem. Tak, to były takie nieśmiałe próby. Sprawdzanie, czy umiem trzymać gitarę, tak? Czy, testowaliśmy się. Na pewno w basie potrzebne mi są te wszystkie cztery struny? Tak. No, tak z perspektywy basu okazuje się, że nie, jednak jedna mi wystarcza. Z pewnością. Tak myślałem. Tak, myślałem. No i później... Te cztery mam, w sumie mam na piątce, ale te cztery mam tak naprawdę tylko po to, żeby jakoś to wyglądało. Okej, okay, powiedz mi proszę, bo płyta, po tym mamy rok 2015, tą prehistorię, później próby, gdzieś tam pewnie wychodziliście już powoli na scenę i płyta stosunkowo szybko się pojawiła, bo to jest końcówka roku 2019, jeżeli dobrze wyczytałem. Tak, patrząc z perspektywy roku 2015, tutaj 16, 17, 18, 19, to tak ja bym powiedział, że bardzo, bardzo nam to powoli szło. No wiesz co, ja się z tobą nie zgodzę, bo jak są, rzeczywiście są takie zespoły, które powstają w listopadzie 2015, a w grudniu 2016 już, a w grudniu 2015 już mają cztery single, z którego żadnego się nie da słuchać. To...
Myślę, że to jest tak, biorąc pod uwagę, że to, że jak powiedziałeś, ten 2015 rok to było takie bardzo wczesne próbowanie się, no to myślę, że te 3 lata to jest taki akurat na to, żeby się fajny materiał wyklarował. I tak się, stało. Nie robiliśmy tego siłowo, nie? To, mhm. to wszystko gdzieś tam wychodziło, że tak powiem, z ludzi. My nigdy nie przynosiliśmy numerów gotowych, nikt nie jest jakimś tam głębokim projektantem i to wszystko powstawało w sposób naturalny na próbach. No, ale też nie mieliśmy jakby żadnego parcia z żadnej strony, żeby coś tam musieć wydać po prostu. To tak z potrzeby serca może tak powiedziałbym wychodziło, no. Mhm. No to dobrze. I powstaje ta płyta zatytułowana Ebb and Flow, czyli po naszemu przypływ, odpływ. Tak, czy dla was przypływ i odpływ to kojarzą się ze spokojem? Pytam o to dlatego, ponieważ utwory w ten sposób zatytułowane rozpoczynają i kończą album, a jednocześnie są to najdelikatniejsze i najspokojniejsze utwory na płycie. I które, no, tak jak tego wprowadzającego w płytę posłuchaliśmy przed chwilą, no one dosyć silnie odstają od całości materiału, nie? Powiem tak, no jakby ten album miał jakąś tam koncepcję. Utwór Ep, to bym powiedział, że to nie jest chyba taki spokojny numer, bardziej taki trochę numer wprowadzający lekki niepokój, bym powiedział. Utwór kończący Flow, tak, to jest taki spokojny. No, to taka opozycja właściwie do tego wstępu. Cała płyta w ogóle jest też, jakby opowiada trochę o takiej walce, że tak powiem, tej ciemnej strony człowieka z tą jasną człowieka stroną i takie mocowanie się, szukanie siebie, nie wiem, no. Okej. Dobrze, to ja może przeskoczę, jak zbierzesz myśli, to odpowiesz, a ja chciałem się zapytać, bo rozmawiamy teraz z okazji, że zajęliście drugie miejsce w plebiscycie Artysta Roku 2022 organizowany przez serwis Polska Muzyka Alternatywna. No i powiedz mi, spośród 44 zespołów trafiliście na drugie miejsce. I jak to dla was, jak się czujecie? No, ogólnie no, fajnie, to bardzo miłe, że w ogóle jakby ktoś jest w stanie to docenić. W ogóle dla nas to też było takie dosyć spore zaskoczenie. My oczywiście tam startujemy w różnych tam, że tak powiem, quizach, konkursach, festiwalach, ale zazwyczaj przyjeżdżamy z niczym. Tutaj wyszło tak, że ktoś gdzieś nas docenił, więc to tym bardziej miłe to. No. Dobrze, ale powiedz mi, jakie jest wasze podejście do takich plebiscytów? To jest coś, co powoduje, że dostajecie wiatr w żagle, czy raczej wychodzicie z założenia, że muzyka to nie zawody? Nie, zdecydowanie podchodzimy do tego tak, że muzyka to jednak nie zawody i my też nie mamy jakiegoś tam turboparcia na to, nie? To robimy naprawdę to czysto tak z pasji, jakby... No takich chęci. No, myślę, że nikt nie potrzebuje z nas tak naprawdę jakiejś tam ekstra motywacji do tego, nie? Żeby robić tą muzykę. Zdecydowanie robimy to, tak jak powiedziałem wcześniej, z potrzeby serca i chęci, że tak powiem, jakiegoś kreatywnego spędzania tego czasu. No, a z drugiej strony to, co powstaje, no to chętnie się tym dzielimy. No. Mhm. A jeżeli chodzi właśnie o ten plebiscyt, to było też tak, że to jakby wy sami się tam zgłosiliście, tak? Czy to ktoś was namówił do tego, zgłoście się chłopaki, tam na pewno będzie, po tym już to już tylko Opole, Kołobrzeg, Eurowizja. Szczególnie Eurowizja. Ale nie, to znaczy inaczej. U nas takimi rzeczami to tak prawdę mówiąc Dominik się zajmuje, nasz bębnarz i on tam atakuje różne, że tak powiem, strony w różne miejsca nas gdzieś tam zgłasza, czasami to jest nawet, rzekłbym, jakieś zaskoczenie. No nie mów, że w Teleekspresie też byliście u Marka Sierockiego. No nie, właśnie nie, chyba nie pamiętam. Raczej nie. Myślę, że chyba byś to pamiętał. To niezapomniane przeżycie zwykle. To by było na pewno. Nie, na pewno bym pamiętał to.
Słuchaj, Michał, to może czas na kolejny utwór. Zagramy teraz kolejny utwór, żeby nasi słuchacze mogli się oswoić, osłuchać. W zasadzie tak naprawdę to będzie pierwszy utwór, bo ja będę się upierał przy tym, że to intro i outro kompletnie nie oddają tego, co jest resztą na tej płycie. A ty, Michał, masz czas, żeby w tym momencie pomyśleć nad pytaniem dla słuchaczy, bo mamy oczywiście waszą płytę do rozdania i przy następnym wejściu ją komuś sprezentujemy. No dobra. Stop!
Michał Wilku-Wilczyński, basista zespołu Infiniton, jest naszym gościem. Witamy cię, Michał, ponownie. Witam. A my słuchaliśmy utworu zatytułowanego Aside From Myself z waszego debiutanckiego i jak dotąd jedynego albumu. Klatka, która uwięziła otwarty umysł, niewidoczne, niesłyszane, a jednak wciąż tak blisko, czai się jak cichy zabójca. No, to jest jeden z moich ulubionych fragmentów płyty, w ogóle cały ten utwór, zarówno muzycznie, jak i tekstowo, ale no, miło i kolorowo no, w tych waszych piosenkach nie jest. Wszystkie wasze teksty to raczej penetrowanie mrocznych rejonów? Myślę, że tak. Choć powiem szczerze, że tak naprawdę więcej o tej warstwie tekstowej miałby do powiedzenia Michał, nasz wokalista, bo to on jest tak naprawdę autorem tych tekstów. Ale z drugiej strony taka była koncepcja, jakby tutaj próba, że tak powiem, zajrzenia do takiego, takiego pogubionego trochę umysłu ludzkiego. I że tak powiem, szukania tego światełka. I myślisz, że, no, że uda się go znaleźć po przesłuchaniu waszej płyty? Znaczy, ja bardzo, bardzo dobrze spędzałem czas słuchając tej płyty. To świetne. Można też zwariować w ogóle. Można. To akurat prawda, bo tak jak mówię, no, mroku tam jest naprawdę sporo, mimo tego, że podanego w bardzo, nazwijmy to, czasami delikatny i taki elegancki sposób, ale jednak ciary po plecach chodzą czasami. To fajne, to znaczy, że wywołuje jakąś tam reakcję. Cóż mogę powiedzieć, mam to samo. Okej. Okay. A powiedz mi, gdybym powiedział ci, że płytę Infiniton, którą od was otrzymałem, postawiłem na półce między Godsmack a Disturbed, to oburzyłbyś się za przylepienie łatki, czy raczej ucieszył z takiego towarzystwa? Czy może lepiej między Pain of Salvation a Tool? Interpretacja jest dowolna. My w ogóle sami, tak patrząc tutaj po naszych gustach muzycznych, to naprawdę w bardzo szerokich horyzontach się poruszamy. Tą muzę, którą my robimy, to też się tak naprawdę nie zamykamy tutaj. Jeśli chodzi w ogóle o ten Godsmack i Disturbed i Pain of Salvation i Tool, dla mnie to są super kapele i w szczególności Pain of Salvation i Tool. To w ogóle takie moje rejony. Także nie, na pewno nie oburzyłbym się. Jest to na pewno jakaś tam nobilitacja, żebym... Znaczy, ja ci powiem szczerze, że, bo mówisz o tym, że wasze rejony, a natomiast ja kiedy wrzuciłem sobie po raz pierwszy waszą muzykę do odsłuchu, no to ja od razu miałem Disturbed przed oczami, nie? Disturbed, okej. To pewnie wina Michała. No, czyli rozumiem, że będzie jakaś poważna rozmowa w zespole na najbliższej próbie. Nie, ale to bardzo dobrze, bo ja akurat bardzo lubię ten zespół, więc i cenię go sobie. My też. Także... Ale co, ale nową płytę Godsmack tam sprzed tygodnia czy dwóch już masz odsłuchaną? Nie. Nie? Powiem szczerze, ja w ogóle teraz troszeczkę w jakichś takich dziwnych rejonach podróżuję. Ale dużo wycieczek takich retro robię, w lata 90. nawet bym powiedział, znaczy takich retro, to może trochę za mocno powiedziane retro. Nie, tak ostatnio się zasłuchuję po prostu w takich, to chyba z takiej nostalgii trochę, w jakichś takich klimatach właśnie Tool, Deftones, takich nawet new metalowych, ale tak krótko mówiąc. No, szukam tam też inspiracji. Chciałem powiedzieć, że new metal ostatnio ma jakby przechodzi jakby dyskretnie jakąś taką swoją drugą młodość. Gdzieś tam są próby jakiegoś odświeżenia tego tematu. Bo też tak sobie pytam o to, mówię też o tym w kontekście tego, że muzyka prezentowana przez was, czyli no, nazwijmy ją tam ogólnie metal progresywny, bo myślę, że chyba taka najwyraźniejsza łatkę, że tak powiem, brzydko można by było wam przylepić. Jak trudno przylepić jakąś łatkę, to jeszcze fajniej dla nas, bo
Staramy się nie przylepiać nigdy w atak, ale rzeczywiście, żeby to jakoś identyfikować. No, jednak czasami, wiesz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach przy tym natłoku muzyki, to jednak czasami jakikolwiek haczyk, jakikolwiek punkt zaczepienia jednak jest potrzebny do tego, żeby choćby komuś zaprezentować na przykład, nie? Idę na koncert Infinitum, no ale co oni grają? Nie? No to, wiesz, muszę powiedzieć, nie, że... To my gramy alternatywno-progresywno-industrialny elektrometal. Elektrometal. No dobrze, ale jakie są wasze inspiracje? Czy kim chcieliście być, nagrywając płytę Ebb and Flow? Ebb and Flow, kim chcieliśmy być? Przede wszystkim sobą, bo to... Mhm. To wychodzi z nas i tyle mam do powiedzenia. Nie chcemy się identyfikować z nikim, z niczym. Chcemy być po prostu sobą, Infinitum. No i dobrze. Tak to ma wyglądać. Jeżeli znajdą się jakieś porównania, no bo porównania zawsze są. Oczywiście. Póki co, te, które słyszałem, to wszystko pasuje do nas. No to... ale nie z nami, no. No tak, no to wiadomo. Ebb and Flow, tak jak rozmawialiśmy, to jest końcówka, ona oficjalna data premiery jest wskazywana jako końcówka 2019 roku, tak? Tak, 31-19 i 1-20, także. Czyli rozumiem, w Sylwestra, tuż po północy stwierdziliście, a dobra, wydajmy tę płytę w końcu. No tak, z wielkimi, po wielkich, że tak powiem, zmaganiach, perypetiach w końcu tam udało nam się podkładać ten materiał, bo taki o mały włos, że tak powiem, byśmy się gdzieś tam poddali, bo to właśnie między innymi, że tak powiem, te roszady w składzie nas trochę tam podkopały, no ale finalnie stwierdziliśmy, że jednak, żeby ta praca nie poszła na marne, wrzucamy to do sieci, taką datę wybraliśmy. Czyli na początku ta płyta była tylko w streamingu, tak? Fizycznie ukazała się trochę później? Fizycznie tak, to fizycznie w ogóle bardzo późno, bo fizycznie tak naprawdę tą płytę to mamy chyba jakoś tam od początku 2022. O, to naprawdę spora dziura czasowa. Na to wpływ tak prawdę mówiąc też no miały te perypety tutaj związane że tak powiem z COVID-em i z tymi wszelkimi tutaj okolicznościami, więc nie sprzyjało temu, żeby to wypychać. W ogóle cieszymy się, że mogliśmy w międzyczasie też jakieś tam sztuki zagrać, bo nie był to dobry czas dla muzyki i artystów w ogóle. Tak, to prawda. No ale dobra, no czyli skoro to było nagrywane, obstawiam w ciągu roku 2019, to zakładam, że za kilka dni premiera kolejnej płyty. To takie bardzo optymistycznie, ale nie próżnujemy. My cały czas pracujemy tutaj nad materiałem, mamy go nawet całkiem sporo. Myślę, że prędzej... że tak powiem, przywitamy się jakimś singlem i później jakimś kolejnym i pewnie jeszcze kolejnym. Ale nie robimy tego w pośpiechu. Chcemy być, że tak powiem, zadowoleni z tego sami i myślę, że jeśli my będziemy zadowoleni, no to słuchacze też będą zadowoleni. Czyli jednym słowem, zespół Infinitum nie jest waszym, że tak powiem, jedynym i najważniejszym celem w życiu? To zależy, jak na to spojrzeć, bo tak z punktu muzycznego to jest najważniejsze. Finansowym. Dla nas, no bo jak nagrywacie z taką częstotliwością, tak, no to... Od strony ekonomicznej to zdecydowanie nie, to wręcz ciągnie nas trochę. Okej, okay, czyli to już jest raczej trzeba na niego wydawać, niż on przynosi, tak? Nie, no na szczęście tutaj nie dokładamy do biznesu, może tak. Dobrze, to najważniejsze. Gdzie gracie w najbliższym czasie? Gdzie można by było ewentualnie was zobaczyć? Mówię, w najbliższym czasie też, nazwijmy to w najbliższej okolicy, no bo jednak słuchacze Radia Malbork, mimo że słuchają nas w różnych miejscach, to jednak okolica Malborka to najwięcej nas tu jest.
A, no to szkoda, bo my w Malborku, w okolicach Malborka nie graliśmy jeszcze, chyba że Słupsk można zaliczyć. No, w sumie to już nie wiem, czy do Słupska bliżej, czy do Poznania, więc już. No ale to też było już dawno temu. Mhm. Natomiast najbliżej to w piątek teraz, w ten piątek gramy w Łodzi w klubie Vultura, czy Vultura, jak zwał. Także, no i tam nas można usłyszeć. A jeśli ktoś jest zainteresowany, że tak powiem, to zapraszam też na naszą stronkę. My mamy naszą stronkę infinitonband.pl i tam zazwyczaj są najświeższe informacje. W zakładce tour tam można sobie dojrzeć, gdzie tam będziemy, że tak powiem, szarpać druty. No. Słuchaj, drogi kolego Michale, dziękujemy Ci za rozmowę. Myślę, że wyczerpaliśmy już na dzisiaj temat. Słuchacze wejdą na Waszą stronę, powertują. Ty już wymyśliłeś pewnie pytanie, żeby można było rozdać Waszą płytkę. Jak ono brzmi? To będzie bardzo trudne pytanie. Ile nóg ma stonoga? Dobrze, wystarczy zadzwonić pod numer 272-6766. Kto pierwszy zadzwoni, ten otrzyma płytę. My słuchamy trzeci utwór i... To będzie utwór Reject. I mam nadzieję, że dacie cenę, jak będziecie mieli coś nowego. Wysyłajcie, podsyłajcie. My tutaj w audycji z innej bajki chętnie, z przyjemnością będziemy się dzielić tym dobrem. Bardzo chętnie się podzielimy. Super. Dzięki piękne za poświęcony czas. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Cześć.